serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. A dzisiaj nadszedł czas na nagranie najbardziej wyczekiwanego przez Was filmu, czyli frezarki. Ponieważ dostaję mnóstwo wiadomości, jakich frezarek używam i aktualnie do testowania mam dwie. Testowałam już jakieś wcześniej, jedną z Rossmana, jedną najpopularniejszą z Allegro, linki do nich macie poniżej. Jak ta z Rossmana jeszcze do skórek dawała radę, tak ta z Allegro okazała się totalnym bublem. I dziś postanowiłam zabrać się za dwie bardziej profesjonalne. Jedna z nich to profesjonalna frezarka marki Sioxi. Poprzednio źle mówię. Dalenia walnęła głową w brak. Gdzieś przyfanzoliła głową. Moje dziecko przy prezentach. Ale zanim rozpoczęłam nagrywanie, to oczywiście musiałam przygotować stanowisko. Jak sobie przygotowałam stanowisko, to dalej właśnie tak zachowywał się, jak się zachowuje teraz. Marta ma nagrywać. To dalej nie słychać. No chodź to do mnie, nie ma jadę, nie ma lepetytytu. No nachier. Będziesz grzeczna? Pieseł, będziesz grzeczny? Po tych wszystkich farsach mogę nagrywać? Będę wdzięczna. Dziewczynko. Oczywiście przygotowałam sobie stanowisko, po czym... zgłodniałam. Jak już zgłodniałam i zjadłam, to stwierdziłam, że potrzebna mi kawa. Jak już zrobiłam kawę, to siadłam tutaj przed wami i zaczynam nagrywać frezarki! Znowu za dużo emocji, wiem. Działamy, miśki, działamy, działamy! O! Zaczynamy z pierwszą frezarką. I co my mamy w środku tego pudełeczka i tej frezarki marki właśnie tej? Ja już wcześniej testowałam lampę, na którą macie kod rabatowy minus 25% i na tą frezarkę macie kod rabatowy minus 20% z hasłem Enjoyment20. Wygląda tak, czyli tak powiem Wam mega profesjonalnie. I co my tu mamy, co my tu mamy, co my mamy tu? Otóż mamy naprawdę mega czadersko zapakowaną frezarkę. Co to jest za pudełeczko? Już zobaczymy, czy to jest... Kurde. Okej! Tutaj mamy frez, zarąbisty frez i to jest frez. Już mega pozytywna sprawa, ponieważ same zauważyłyście, że frezy, które dołączone są zazwyczaj do frezarek, trzeba wymienić na coś lepszej jakości. I tutaj już mamy tą lepszą jakość. I, że tak powiem, ja to nazywam długopis w takim pokrowcu opakowaniu, czyli wszystko jest naprawdę świetnie zapakowane. I zobaczcie sami, długopis jest taki cięższy. Wygląda to bardzo przyzwoicie, powiem Wam. Bardzo przyzwoicie, to jest delikatnie powiedziane. Wygląda to bardzo profesjonalnie. Kabel zasilający. Klasyczne frezy dołączone do każdej frezarki po prostu. Tutaj też mamy cały zestaw tych frezów, które wyglądają generalnie jakby się oszroniły, ale one niestety się uszkodziły. I... gazu. Ona jest bardzo dobrze tutaj zapakowana. Jest mega ciężka. No i oczywiście mamy tutaj też stopkę. Frezarka wygląda w ten sposób i powiem Wam, ona waży z jakieś kilo lekko. To będzie istotne, czyli frezarka ma 65 W. Kabel wpinamy najprawdopodobniej tutaj. Jest pięknie wszedł. O, ma rączkę, można ją przenosić. Nice. Maksymalne obroty są 35 tysięcy i tutaj po tysiączku nam to pokazuje. Powiem Wam tak, miałam do czynienia już z frezarkami, ale ta frezarka jest niesamowicie stabilna. W ogóle nie czuć żadnych drgań tutaj w tym, że tak powiem, pistoleciku, w tym długopisie, w tej frezarce samej. Tutaj mamy obroty i sobie, widzicie, możemy przełączyć te obroty przód, tył. Ona musi kliknąć, także trzeba zaczekać na chwilę.
O, widzicie? I teraz tutaj możemy sobie tą frezarkę włożyć i tymczasowo, wiecie, przetrzymać, także też wygodna sprawa, żeby nie kłaść jej tutaj na ziemi, tylko możemy ją po prostu tutaj wygodnie zaczepić. Tak, ja mam w tym momencie ręczne sterowanie tutaj, może być też na stopę, ale powiem Wam, że ja chyba wolę jednak sterowanie ręczne, tutaj sobie to dopasować, przynajmniej dla mnie jest to wygodniejsza opcja. No i co, zakładamy frez i zdejmujemy paznokcie. Jest to bardzo fast frez, Wam powiem, i wydaje mi się, że jest ceramiczny. Gryzłam go teraz, tak. Wyłączę frezarkę dla bezpieczeństwa i musimy jakoś ten frez wsadzić. Nie mam bladozielonego pojęcia, jak mam ten frez wyjąć. A, tutaj się coś odkręca. Ojej, chyba rozłożyłam frezarkę, jak nie powinnam jej rozkładać, ale... zepsułam. Ale tak wygląda frezarka w środku, a frez dalej nie chce się zdjąć. Jezus Maria. Chyba nie tak po... A! Bardzo o. Boże, co ja zrobiłam? Kurde, dać mi coś do testowania, no to po prostu tak to się zawsze kończy. Wiecie, tak frezu się nie wkłada. Dalej nie wiem, jak wyciągnąć frez. Musi być. Dobra, trzeba było po prostu mocniej przekręcić. Chwila prawdy, czy tego nie zepsułam i czy to się będzie obracać. To jest frezarka idiotoodporna. Także jeżeli macie taki sam mózg, to jest frezarka idealna dla Was. Dziękuję Ci, frezarko, za to, że się nie zjebałaś. Jezu. Tak wyglądają moje paznokcie, odrost już jest i to były moje pierwsze machnięcia tą droższą frezarką. Ja oczywiście zrąbałam ten kadr, ale na tym paznokciu widać już zdecydowanie wszystko lepiej. I po pierwszych pociągnięciach frezarki byłam zaskoczona. Zdejmowanie koloru to jest czysta przyjemność. Schodzi to tak bajecznie, szybko, łatwo, prosto, że no jest to nie do opisania. Najlepsze są takie dłuższe pociągnięcia frezarką, tak jak widzicie to w tym momencie. Wiecie, nie takie jak tutaj robię, tak bzz, 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 lepiej tak sobie ciągnąć tą frezarkę dłużej. Wtedy wygląda to zdecydowanie lepiej. Bez problemu dojechałam tym frezem pod praktycznie same skórki, zdjęłam wszystko, frezarka nie pyli w dużej ilości. Pomogła mi w zdjęciu akrylożelu bez najmniejszych problemów, także jak dla mnie, no czego chcieć więcej? Paznokcie wyglądają super, nie ma żadnych dziur, jest to wszystko zrobione bardzo równiutko, nie ma żadnych, że tak powiem, wgnieceń na paznokciu po zdjęciu koloru. Dodatkowo frezarka pracuje bardzo cicho i przy zetknięciu z paznokciem wcale ta praca nie jest, że tak powiem, głośniejsza. Zresztą usłyszcie same. Teraz czas na drugą frezarkę i to jest frezarka tańsza. I tutaj mamy całą maszynkę, która jest, że tak powiem, sercem tej frezarki. Jest stopka. Fut. Zaczyna się nam kręcić. Tutaj mamy włącz-wyłącz, no to wiadomo. To f-d-r-w. To jest jakby strona lewa-prawa. F i H. F to przypuszczam, że będzie foot. Czekajcie, włączymy ją. I teraz trzymam nogę jakby na gazie i wtedy sobie jakby nogą dopiero co tą frezarką operuję. O! Jak przyciskam, to zaczyna działać. Nie przyciskam, nie działa, a jeżeli dajemy H, no to mamy jakby automat, który zmieniamy tylko tutaj, także ta nóżka jest, może komuś pomóc, jeżeli ktoś nie lubi, to jej nie ma, nie musi być. Spróbujemy ją przetestować z frezem, który mamy w tej lepszej frezarce, bo w tym momencie już mi się bardziej podoba praca tamtej frezarki, bardziej. I teraz sprawdzimy, jak ta frezarka... czekajcie, mi się coś tu porozkręcało. Jak ta frezarka poradzi sobie z tym frezem? Ta
droższa marki Sioxi, no jestem nią zachwycona i kocham tą frezarkę, upuściłam tą frezarkę, jest świetna. A teraz sprawdzamy tą drugą. A, odpalamy ją. Ta działa nieco głośniej. Tu kładziemy tą frezarkę właśnie w ten sposób. To jest nieco mniej stabilnym rozwiązaniem niż w przypadku tamtej droższej, ale też zdaje egzamin, także tutaj tego bym się jakoś niespecjalnie czepiała. Dobra, nie wiem jaką tu mam ilość obrotów, ponieważ to nam tutaj nie wyskakuje. Co trzeba przyznać, to frezarka z dobrym frezem, nawet ta tańsza, pracuje o niebo lepiej. Ściąga kolor bez najmniejszych kłopotów, bez najmniejszych problemów. Co trzeba zauważyć, to ma jakby delikatnie większy odrzut, jest gorzej wyważona niż ta droższa, przez co jest trochę mniej stabilna w ręce, ale to są takie w dłoni, ale to są takie niuanse, które generalnie ja byłam w stanie wyczuć, ponieważ miałam stricte dwie frezarki obok siebie, praktycznie w tym samym czasie i dlatego takie różnice byłam w stanie wyczaić. I teraz czas na biały paznokieć. I tutaj się troszkę nam gorzej dzieje z tą frezarką, ponieważ jakby przez mniejszą moc, większy odrzut i mocniejszy docisk narobiła delikatnych dziur w tym białym akrylożelu, który jest nieco bardziej kruchy i miękki. I to jest taki jeden minus. W przypadku tej droższej frezarki coś takiego totalnie nie miało miejsca. Ale żeby były równe szanse, że oba paznokcie są testowane na białym, lżejszym akrylożelu, postanowiłam tą droższą frezarką oczywiście też ten paznokieć zrobić. I tutaj już podczas zdejmowania czułam, że całkowicie inaczej to się ma, pomimo tego, że robię to lewą ręką. I wszystko schodziło gładko i równomiernie przede wszystkim. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda sprawa porównania tych dwóch paznokci z białym lakierem obrobionych dwoma różnymi frezarkami, bo tutaj jest dość spora różnica. I jak widzicie, ręka na górze to jest droższa frezarka, biały lakier na dole, teraz na odwrót. Nie miało to większego sensu. Ale już Wam pokazuję z bliska, jak wyglądają te dwa paznokcie. I jak widać, paznokieć zrobiony tą droższą frezarką no ewidentnie wygląda lepiej. Jest gładszy, jest równomiernie zrobiony, nie ma żadnych dziur, wgnieceń. I on już jest delikatnie do wyrównania pilnikiem i do nałożenia lakieru hybrydowego. Niemniej taka sprawa działa się głównie tylko i wyłącznie na tym białym akrylożelu. Reszta nie była tak widoczna, reszta nie była przeszkadzająca, zresztą jesteście sobie w stanie bez problemu poradzić. I ta tańsza frezarka też daje radę, cały czas to podkreślam. To nie jest tak, że tylko ta droższa ma plusy, bo ta tańsza również jest świetną frezarką, tylko jak porównując je centralnie obok siebie, no to jednak te parametry tej droższej frezarki wypadają nieco lepiej. Ważna też będzie głośność pracy samej frezarki. Obie frezarki nie są głośnymi produktami i to trzeba im przyznać. Niemniej chciałabym porównać w obu przypadkach ten parametr. Także usłyszcie sami. Większą różnicą między nimi, która wpływa potem na wszystkie inne parametry, jest moc, ponieważ ta frezarka ma 65 W, ta 15. Przekłada się to po prostu na szybkość pracy, na łatwość pracy frezarką, szybkość zdjęcia tego wszystkiego. I w przypadku tej frezarki jest ona zdecydowanie lepsza. Hybrydy żel-akryl, żeloakryl, akrylożel.
ściąga się zdecydowanie łatwiej, szybciej, przyjemniej i przede wszystkim nie robi żadnych dziur. To wszystko jest takie gładkie, równe, płynne. Także jeżeli szukacie frezarki i macie przeznaczoną większą pulę pieniędzy, to jak najbardziej tą frezarkę polecam. Ja jestem nią zachwycona i cieszę się, że się w nią zaopatrzyłam. Ale nie umniejszajmy również tej tańszej frezarce, ponieważ przeskok cenowy jest bardzo duży. W przypadku tej frezarki stosunek jakości do ceny wypada naprawdę bardzo dobrze, gdyż frezarka naprawdę nie jest droga. Wiadomo, że ja testowałam wcześniej już frezarki, które były za 20 zł, za 30 zł. I porównując tamte frezarki do tej frezarki, to też nie ma żadnego porównania, biorąc przeskok cenowy i moc do użytku domowego jest no bez zarzutu. Także jeżeli któraś z Was chce przyspieszyć cały proces robienia hybryd, zdejmowania hybryd, nie chce przesuszać dłoni, skórek, paznokci wiecznie w acetonie, polecałabym zaopatrzyć się w tą frezarkę. Naprawdę cena jest bardzo niewielka, a biorąc pod uwagę, ile ja wydałam na frezarki po 20-30 zł, które się generalnie wszystkie zepsuły, to miałabym ze dwie. Biorąc pod uwagę przeskok z frezarki po prostu, która kosztowała 20 zł na Allegro, na coś tak profesjonalnego, to jest po prostu mega sztos. Nie ma tyle pyłu wszędzie, bo to jest cały pył, który widzicie z jednej ręki. Nie wiem, czy u Was też tak wyglądało, ale jak ja zdejmowałam paznokcie normalnie, klasycznie pilnikiem, to pył miałam absolutnie wszędzie. Cały salon był zawalony właśnie takim dziadostwem. Dla Was mam tą frezarkę, jest to moja frezarka, którą tutaj używałam na filmie, trafi do jednej z Was, to trzeba zrobić, oczywiście subskrybować kanał, polajkować ten film i go udostępnić, miśki, udostępniamy wtedy, kiedy bierzemy udział. I napisz w komentarzu, co zrobisz z zaoszczędzonym czasem dzięki tej frezarce. To będzie fajna odpowiedź, sama jestem ciekawa. Ja Was pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, no i co, do zobaczyska, miśki. Pa!